Chodź, chodź, będę nagrywał. Dobra, pętla Kłodzka, pierwszy raz z Pawlikiem. Jedziemy, nie Pawlik? Jedź. Pawlik jest zły, ale mam nadzieję, że zaraz będzie mu trochę lepiej. Uwaga! Nie tylko same zjazdy, ale to trasa wygląda na fajną. Trochę mój Paweł zgrymasił na hamulce. Źle pan ustawił. Po bananie zjeść. Chcesz? No, tylko znajdź jakąś miejscówę fajnie. Tam są głowy niżej. To czekaj. Może gdzieś dalej jeszcze kawałek będzie. Zatrzymamy się, co? Jedziemy. Jedziemy. Przerwa. A nie chcesz do jedzenia banana? Dobra, to później. Zatrzymaliśmy się na siusiu. Na zdjęcie, na selfie. Banana czy nie chcesz? Jedziemy z Pawlikiem dalej, nie? Ty, daj plecak mi. Chcesz z plecakiem? No to daj mi. To sobie go zepnij tak z przodu, żeby ci nie latał, nie spadał. Dobra. Pogoda się robi. Fajna. Ciepełko. Idziemy dalej. No, bo my cały czas się wspinamy, Paweł, wiesz? Później będzie zjazd. No, jak teraz wspinając się trochę zjeżdżamy nieraz, nie? No, my cały czas się wspinamy. Wyszło słonko. Przed chwilą padał deszcz, teraz słońce świeci, nie? Musieliśmy, Paweł, napić się, węglowodanów troszeczkę zjeść, nie? I teraz jest chyba podjazdów kawałek. No, teraz będzie podjazdów więcej. Teraz będzie podjazdów więcej. Jeszcze przed nami trasa liczy 17 km. 10 km. Jeszcze 10 km przed nami. Dobra. Dobra, Paweł, Pawlik, ciśniemy. O. Thank you.
się fajnie zjeżdżało z powrotem, nie? No. Jestem ciekawy, jak zjazdy będą wyglądać. Podjazdy są takie... No jeden był, Paweł, dosyć mocny, nie? Dosyć mocny. A reszta takie sobie. Nawet spokojne. To w Jagodnej były bardziej strome chyba, nie? Ciężko. Jeszcze Paweł, jeszcze dasz radę. Ale podjazdy strome, nagrywam. Patrzcie, jak Paweł sobie radzi. Trudny teraz, ale to już trudny odcinek. Nogi dostałem w tyłek, nie Paweł? Ale damy radę. Popatrz, jeszcze kawałek, jesteśmy już chyba na górze. Tam sobie zrobimy przerwę. Dobrze. Brawo Paweł. Dasz radę. Już chyba do góry dojeżdżamy. Na pewno. Jeszcze kawałeczek, chodź. Damy radę, rybko. Dobra. To czekaj, spróbuj prowadzić, dobra? A Paweł skapitulował, ale nie dziwię się. Nie dziwię się, bo ja też już mam dosyć. Nogi dostają już. W tyłek zaraz podjadę kawałek i poczekam na niego na górze. Już Paweł. Już Paweł. Zmęczony. Ale jest dzielny, Paweł naprawdę jest dzielny. Kurczę, trasa 17, prawie 18 km. W takim terenie to jest wyczyn. Dla chłopaka, który teoretycznie nie jeździł po górach. No, Pawlik ma kryzys. To duży, faktycznie. Trasa jest dosyć ciężka. Podjazdy się zbudzą. Już nie daje rady. Zaproponowałem mu, żeby wnosił. Prowadzał rower po prostu. Ale prawda jest taka, że nie trasa, to na razie już jesteśmy za połową. A cały czas się wspinamy, więc co najmniej dziwna, bo byłem pewien, że jak się jedzie na szczyt, to raczej musi się z tego szczytu zjeżdżać, a to jakoś tak w ogóle człowiek nie czuje, że zjeżdża. Zobaczcie, jakie widoki. Patrzcie, jakie widoki. To ręką pracuje to zmęczenie. Zobaczcie. Boże, piękne. Ale pięknie. Ale pięknie. Mam nadzieję, że to widać. Cudownie. O, wyszło słonko. Jest czad. Tak to wygląda, słuchajcie. Tak to ładnie. Raz zachmurzone niebo, raz wychodzi słońce. My tu z Pawłem walczymy, by dojść do końca, dojechać. Jesteśmy za połową, nie Paweł? Najgorsza trasa, Paweł mówi. Ale damy radę. Co? Musimy, Paweł. Musimy dać radę. Co to był za zjazd, Paweł? 50 metrów? Nie? Jednak nie, jednak się cały czas wspinamy. Ja też.
już mieliśmy z Pawłem nadzieję, że już w końcu zjeżdżamy w dół. Jeszcze nie. Paweł postawił zmęczony już. Nogi jak zwaty. Może już zjazd, Paweł, może już. Chyba już pomału będą takie zjazdy i wjazdy. Patrz, jaki piękny tam myszołów albo jastrząb leci, widzisz? Następny. Ale tu pięknie jest. Tak! Dobra. Informacja, uwaga, niebezpieczeństwo. I trasa. Chyba może być. Bo tu skarpy takie. Dobra, uważaj, Paweł. Słuchajcie, dojechaliśmy. Już tu Pawlik. Tak, dojechaliśmy tutaj. Chodź, chłopak. Było ciężko, tak naprawdę. Bo więcej było podjazdów niż zjazdów. Ale jestem dumny, piona. Paweł zrobił 18 km po naprawdę ciężkich terenach. Niektóre podjazdy były naprawdę ciężkie. Wracamy teraz do auta. I trzeba się trzymać kciuki, żebyśmy dojechali, bo wąż mi pękł od klimatyzacji i wróć od wody i woda się wylewa i temperaturę mi łapie auto. I tyle, zakleiłem taśmą, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że taśma się nie rozpuści i że dojedziemy. Pokaż, Paweł, pętlę kłodzką jeszcze, początek.